Witajcie, utrudzeni wędrowcy. Przed nami druga część podsumowania zeszłego roku. W ostatnim filmie mówiliśmy o Polsce. Tym razem skupimy się na tym, co poza Polską się wydarzyło na scenie muzycznej, ogólnie światowej. Tak, głównie anglojęzycznej jednak. No, raczej tak. Raczej nie skupiamy się na węgierskiej i uzbeckiej. Krystianek, odczucia? Może porównanie względem Polski? Porównanie względem Polski. Zdecydowanie łatwiej było mi nakreślić płyty do topki w Polsce. To samo mam. Za granicą. Mam to samo. Nie wiem dlaczego, bo w zeszłym roku było na odwrót. I znów, powtórzę się, mało metalu. No to bardzo mało. Bardzo. Bardzo. Mało. Nie jest tak ciężko. Znowu jest raczej więcej melodii. I ja jestem... Może rap, ten, co ja gadam, może metal umiera. W końcu, po 40 latach. Cały czas wychodzą dobre rzeczy, ale... No wychodzą, ale coraz mniej, bo ja właśnie zawsze byłem zafascynowany tym, że są gatunki, które tak trochę umierają, a są takie, które rozkwitają trochę w ewolucji naturalnej, nie? I hip-hop i metal to są takie, które się przebiły i zaczynają tam gdzieś swoje rozgałęzienia tworzyć, ale nie wiem, czy tu jakieś wielkie wymieranie nie następuje. Cholera, oby nie. Ja wiem. Dobrze, to po tym wspaniałym nawiązaniu do klasyka polskiego internetu może zaczniemy już honorable mention. Dobrze. Może chcesz coś jeszcze dodać? Czy chcę coś dodać? Zdecydowanie, tak jak i w polskiej topce w zeszłym roku i zagranicznej, miałem swoich konkretnych faworytów. A tym razem znowu musiałem, kurczę, sobie robić takie shuffle na podium, bo w zasadzie te rzeczy były... No w zeszłym roku jakby pierwsze miejsce, to obydwaj wiedzieliśmy, co się znajdzie, obydwu nas z płyta na dekady. To był metal. To a podejrzewam, że teraz znowu będziemy mieć zupełnie inne rzeczy w topce światowej, bo gusta nam się pod tym kątem różnią. W Polsce możemy raczej zaznaczyć się pod kątem lirycznym i to też do nas trafia. A tutaj na pewno bardziej chodzi jednak o tą... No, staram się jednak, zwłaszcza w hip-hopie, nawet zagranicznym, sprawdzać te teksty, no, analizować. Wiadomo, że na bieżąco nie wszystko się wyłapie, ale... Nie, wiem, o co ci chodzi. Jest ta bariera jednak. Nawet nie tyle językowa, co mentalna też. Bo to jest jednak obce poletko. Też kulturowo. I po prostu zdecydowanie nie trafia do ciebie to, co się dzieje poza granicą. Właśnie o tym, jak wspomniałeś. Ten lokalny patriotyzm bardziej cię trzyma niż obce mentalnie są te po prostu problemy niektóre. Dawaj, co poza topką się znalazło, a do czego chętnie wracasz? Wiesz co, z honorable mention mam tylko dwie rzeczy tak naprawdę. Myślę, że warto wspomnieć. Maneskin i Rush. Jesteś w szoku? Tak. No bo właśnie nie wiem, bo ten gest tak wygląda, jakbyś był w szoku. Robię to również na tą samą modłę, na którą zrobiłem Furię w poprzednim podsumowaniu, czyli na złość powszechnej opinii. Ta płyta została zrównana z ziemią po prostu. Została uznana jako coś fatalnego, coś niedopuszczalnego. A ja się pytam, dlaczego? To jest niezła rockowa płyta, trochę trącąca jakąś tandetą, ale nie oszukujmy się, Maneskin się na tym wybił. Ta płyta nie odbiega absolutnie poziomem od swoich poprzednich dokonań tego zespołu. Bo widzisz, problem w tym jest, myślę, taki, że ludzie od dużej nazwy... To nie jest na przykład blisko topki, ale robię to, żeby po prostu... ktoś usłyszał mój głos, że to nie było aż tak fatalne. To nie jest... Mówi człowiek, który był ostatnio na koncercie Kalibra, usłyszał mój głos. No, dokładnie, tak. To nie chodzi o to, że ta płyta była bliska top 10, tylko tego, że absolutnie nie była tak zła, jak ludzie mówią. I dlatego to jest to honorable mention. Myślę, że jej problemem jest to, że to jest już duża nazwa i ludzie oczekują po prostu czegoś więcej. Ale czego? Też tam fajnie chodzi basi. Griffy są trochę a la indie rock przełomu 00-10 tych dekad. Nie wiem, jest dużo o seksie, hehe. To jest dokładnie to, czego fani oczekiwali. Od muzyki rockowej. Dokładnie. Tego się fajnie słucha, tupie się nóżką. Jest to trochę banalne, nie jest to nic odkrywczego. Dobrze siada. Nie wiem, nie rozumiem hejtu na ten album, dlatego chciałem o nim wspomnieć. Ale hejt jest z jakiej strony? Z Pitchforka? Pitchfork, Fantano. Tak? Bardzo dużo. Jak spojrzysz na Wikipedii, to tam jest więcej negatywnych niż pozytywnych chyba. Nie jestem pewien. Na pewno. No i w internecie też komentarze, że coś tutaj poszło nie tak. Nie wiem. Drugim wspomnieniem będzie Lana Del Rey. Okej. Jest to klimatyczna płyta, faktycznie trochę mroczniejsza, chociaż Lana Del Rey zawsze była mroczna, ta róża ze szlugiem wsadzonym, tutaj takiego mema ja ci przebiję, żebyś montował. To jest Lana Del Rey. Ludzie się zachwycali, była w bardzo wielu podsumowaniach takich, że jest wysoko. Czy ja wiem, czy to tak odbiega stylistycznie od poprzednich dokonań? To jest taka trochę zła bliźniaczka Taylor Swift, mam wrażenie.
Jakby takie, wiesz, Iwo po prostu, wiesz, dasz Taylor Swift w tym negatywie. W negatywie to wyjdzie Lana Del Rey. To jest popowe, łatwe, lekkostrawne, jest tutaj dużo nostalgii, jakichś takich odczuć kobiety. Czy do mnie trafiają? Tak średnio, dlatego też honorable mention z mojej strony. Ja tam strony. W ogóle zauważyłem bardzo dużo wpływu takiej muzyki lat 70-tych, 80-tych. Mhm. Też trochę folku, takiego amerykańskiego właśnie. No, zresztą lata 70-te, 60-te firmowały się też tym właśnie wpływami jakimiś gitarowymi trochę, surowymi takimi. Ale w ogóle wiem, że zupełnie inne podejście do muzyki, ale Reverend Christine Hayter też miała taki radiowy vibe i to też mi się u Lany skojarzyło. Że te kawałki miały klimat były sprzed 40 lat. Były inspirowane tą nie? Ameryką. Tak. Tymi kowbojkami, tą gitarą, tym kapeluszem. To czuć było, jasne. I tą końską derkę. Jak dobrze. W piwie u kopyry. Moje z kolei honorable mention to Genesis, Genesis Ousu. Postpunkowe, jakieś popowe, niesamowite coś, co było tak skoczne i miało tak niespodziewany koncept tego Franza Kawki, że jestem zachwycony. To był strzał, którego nigdy wcześniej nie znałem. Jak zobaczyłem pierwszy teledysk, to wydawało mi się to takie prostackie, ale jak się człowiek w to wgryzie i nie będzie zwracał uwagi na tą formę, która zupełnie odbiega od treści, chociażby na tych teledyskach, to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, która z pozoru właśnie może wydawać się prostacka. Za to duży plus. Dodatkowo The Armed. Coś, co w ogóle ci nie podeszło, pamiętam to 2 na 10. Fakt. 3, chociaż dałbym teraz 2. Brzmienie to jest coś, przez co trzeba się przebić i to nie wiertarką, tylko jakimś ogromnym młotem udarowym. Płyta jest zepsuta produkcją, ale i bez produkcji jest, moim zdaniem jest słaba. No jest słaba, naprawdę słaba. Tyle, no nie trafił do mnie w ogóle ten koncept. No, nie wiem, co mam ci powiedzieć. No. No ja też nie wiem, co ci mam powiedzieć. Ultra pop był na pewno bardziej zgrany, bardziej słuchalny, a ta rzecz ma z kolei jakieś takie bardziej melodyjne inspiracje, które wiążą się z tym noise'em i to po prostu mi siadło. Okay. I rozumiem, dlaczego tobie mogło nie siąść. Chociaż kwestia brzmienia tutaj dla jest mnie to był metalcore, jedno i drugie. Co jeszcze? Elf Eater. Okay. Czyli kobieca płytka, która miała cover. Podsyłałeś mi to, tak. Kurczę, z początku widząc okładkę też miałem wrażenie, że to będzie jakiś taki metal, a okazało się, że to było zupełnie popowe granie, które było bardzo, bardzo wrażliwe. Po prostu do mnie trafiło. Uważam, że to jedna z lepszych Fair popowych ja nie w zeszłym roku. Więc się nie wypowiem. Ostatnie, Asia Menor. O, chilijski debiut, który znalazł się na Rate Your Music, gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Z ciekawości wzięliśmy go do recenzji i okazało się, że to naprawdę świetna płyta pod kątem instrumentalnym, bardzo niespodziewany, bardzo fajny, skoczny klimat właśnie tej Ameryki Południowej. Rzecz, którą warto przesłuchać, bo jest krótka i wpada w ucho i no ma po prostu klimat. A przy tym te teksty po hiszpańsku są zaskakujące. Może w ten sposób. Jakby są dosyć spodziewane, ale tak. Jest to pewna egzotyka, która właśnie to, o czym mówiliśmy, że muzyka może trochę obca mentalnie, ale z drugiej strony też to, co obce, fascynuje. Więc okej. Okay. U mnie o tym później. W ogóle wymieniłeś połowę mojej topki w tym momencie. Nie, dobra. Okej. Okay. Zaczynamy moją topkę. Dawaj, zacznijmy od dychy, bo wystarczy tych. Jasne. U mnie George Clanton, All Rap, I Ya. O rety, słyszałem to chyba raz, ale na dużo. Było tyle takiego hip-hopu. Produkcyjnie ona też była w stronę The Arm, była przeprodukowana, było straszna kompresja, ale no, nie bolały mnie od tego uszy. Natomiast to wszystko z tym reverbem, z tą kompresją i brzmienie tych syntezatorów nawiązywało do jakiejś takiej nostalgii. Mi się to kojarzyło, jakbym śnił o reklamach z lat 90. trochę. To był ten vibe. I poprzednią, w zeszłym roku topkę otwierałem elektroniką i to też otworzę elektroniką, bo to jest chyba jedyna taka bardziej elektroniczna płyta w moim podsumowaniu. Ja się nie wypowiem, bo zupełnie... Dobre. Nie jest absolutnie to top 5, ale warto sprawdzić właśnie przez tą nostalgię, bardzo fajne łączenie tych syntezatorów, jakiś taki otwarty krajobraz, który tworzy. Ta muzyka jest bardzo szeroka i ciekawy efekt właśnie, dlatego 10 u mnie. U mnie 10 to w końcu mocniejsze granie, które się załapało do topki. Ken Mode.
Void. Neurosis Vibe, Hardcore Vibe, ale te kawałki... Ja tą płytę wysoko ceniłem, trochę żeśmy się pokłócili, bo zupełnie inne rzeczy w niej szanowaliśmy, tak. Pamiętam. Ogólnie ten kontrolowany chaos z wokalem, z saksofonem, te mocne gitary. Trochę czułem tutaj vibe The Daughters z ich ostatniej płytki. Nadal to był hardcore, głównie hardcore. Tak, ale najmocniejsza rzecz od Ken Mode, jak dotychczas uważam. Okej, ja nie jestem fanem Ken Mode ogólnie, to już wiesz i wiedzą ci, co oglądają nasz kanał. Okej, ja się nie wypowiem. Może być u mnie honorable mention, bo to nie była zła płyta, aczkolwiek nie do końca trafia w mój gust. Nie będzie jej w mojej aczkolwiek dla mnie najlepszym kawałkiem z płyty jest Instrumental. Tak się nazywa? Czy jaki miał tytuł? Instrumental, nie pamiętam jaki miał tytuł. Teraz. Bo był jakiś kawałek, który się tobie bardzo podobał, a ja go zjechałem. Nie to pamiętam. Był właśnie ten. Okej, no to nie. Okay. To jest właśnie ten kanał. No. Okej. Co kto lubi? 9. 9. Asia Menor, Enola Gray. Aż tak? Tak, no to też dziesiątka, dziewiątka. Myślę, że powinno się znaleźć w topce. Ciekawe granie chilijskie, ale to z jakiego kraju jest nie zmienia tego, że jest ciekawie zaserwowanym, też takim rockowym, niepokojącym graniem, które gdzieś pomiędzy tą radością, tym słońcem południowej Ameryki przemyca jakiś strach, który widać nawet na okładce w tym zbombardowanym bloku. Więc bardzo fajnie podane niepokojące słońce i koszmar wśród upału. Trochę amatorskim sumptem, ale może nawet dodaje to uroku. Fun fact. Dzięki tej płycie powiększyliśmy swoją widownię na YouTubie. Nie tak. Tylko polską widownię, ale właśnie chińską. Serdecznie pozdrawiam. Krystian jest sobie główny statystyk, główny urząd statystyczny i do mnie pewnego razu: ty, ogląda nas ktoś Chile. Ja mówię, no pewnie wpisali Enola Gray i wyskoczyło albo Asia Menor i wyskoczyli jacyś Polacy. Ktoś obejrzał paręnaście sekund, nie rozumiał. A nie wiem, czy mamy włączone te napisy, żeby się automatycznie generowały, bo można włączyć. Szkoda. Myślę, że chętnie by posłuchali, co. Może nawet zespół sprawdził, co o nich mówią ludzie. No wyobraź sobie, że jesteś Polakiem i wydajesz jakiś albumik gdzieś tam nagrany w Domu Kultury Polskim, po czym nagle wpisujesz w YouTube'a, a tu ci wyskakuje ktoś z Argentyny albo, nie wiem, z Kuby i recenzuje po hiszpańsku. I widać okładkę twojego albumu, on coś gada. Ty nie wiesz do końca co, ale może entuzjastyczna. Ale buja. To musi być... Kurwa, doznanie. No to musi być, tak, transcendentne przeżycie. To było 9? Tak. Ja 9 zapisałem, ale potem mi się przypomniało coś o jeszcze jednej płycie. I z tej 9 zrezygnowałem. Wrzuciłem to jednak z topki. No. I zamiast czegoś wrzuciłem Sleaford Mats. UK Grim. Fair enough. U mnie honorable mention nie będzie tego, a powinno być. Powinno być, może nawet w topce faktycznie. Jak lubię postpunk, tak serwowane. A ja nie lubię postpunku, a to mi siadło. Tak serwowane w brytyjskim sosie, gdzie gościa naprawdę trudno zrozumieć. W ogóle ten slang, ten ironiczny vibe. To jest obce mentalnie. To jest takie na skroś brytyjskie, właśnie ta kultura tego chav, tak zwanego, tego takiego żula dresiarza brytolskiego. W ogóle zespół, gdzie jeden z ludzi stojąc na scenie naciska play na laptopie i całą godzinę potrafi tańczyć w miejscu, polecam sprawdzić, a drugi typ pracował w różnych miejscach, w tym fabryce kurczaków i postanowił nagle zacząć coś nagrywać. Kurczaki się produkuje? Z drewna, czy...? Z metalu, wiesz? Aha. Ja głupotę pierdolnąłem. Wiem, śmieszkuję. Taką rozluźnią atmosferę. W każdym razie duet arcyciekawy, będąc w temacie jedzenia i pana Makłowicza, może też dodajmy do tego tematu. Arcyważny. Arcy. Dobra płyta. Dobra. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to chyba najlepszy strzał zeszłego roku. Jezu, nie wiem, ja nie kojarzę, że to z Wielkiej Brytanii wszystko było. Dużo z Ameryki, głównie z Ameryki to mam rzeczy. Mam jedną jeszcze z Wielkiej Brytanii i to wysoko, oj wysoko. Dobrze, natomiast z postpunku Viagra Boys nic w zeszłym roku nie wydała, więc musiałem dać Sleaford Mats. Smutek gołębia. Ale w zeszłym roku na trzecim dałeś miejscu Viagra Boys? No i słusznie. Bro. No ja wiem. Dobra płyta, no nie nagrali całej płyty. Się. Dobra. Oczywiście. Dalej. 8. Billy Woods and Kenny Segal Maps. Billy Woods, jestem wielkim fanem. Ethiops dałem w zeszłym roku na trzecim miejscu, dlatego ta płyta mniej do mnie przemówiła, jest w innym klimacie, lubię ciężkie, mroczne rzeczy. Ethiops była bardziej hipnotyczna. Tutaj jest Chillera lot samolotem, ale nadal Billy Woods ma niepodrabialną grę słów. Bardzo lubię w ogóle
raperów opierających się na takich grach słów właśnie, dlatego też Jida w zeszłym roku dałem wysoko. Nieważne. Billy Woods, niepodrabialna nawijka, niepodrabialny styl tekstów, bity chillerowe oparte na jazzie, fajnie się tego słucha, ambitnie, z jajem, ale wysoka słuchalność, tego chcieć więcej po prostu. Wrócimy do tego. No dobrze, dobrze. 8. Ill's Tumor. Price a lord who choose, but which does not consume. Dobra, dobra. Powtórzysz mi, bo oczywiście z głowy chyba zapisałem oczywiście błędny tytuł. Także no. Mało tego, ten sam, który powiedziałem błędnie w recenzji, w nówce. Być Także jak ja się uprę, że jakiś album nazywa się tak, a nie inaczej, to on się tak nazywa i mam w dupie, jak się naprawdę na półce tam prezentuje. To ma grać, a nie tak wyglądać. Za co? Za produkcję przewspaniałą. Ta gitara po prostu, to jest najlepsza gitara zagrana w zeszłym roku, nagrana na albumie. Plus do tego oryginalna formuła i nie wiem, po prostu jeśli mam to jakkolwiek opisać, to bym się zachwycał po prostu brzmieniem tej płyty. Mhm. Krystaliczne, piękne, czyste, momentami głośne i po prostu dobre. Jeśli ktoś lubi zwłaszcza gitarę... po prostu dobre i dziękuję za uwagę. Tak. Jeśli ktoś lubi gitary, melodie i takie niecodzienne też podejście do muzyki, bo to jest bardzo oryginalne granie. Mhm. Trzeba sprawdzić. Okej. Okay. Wrócimy do tego. Dobrze. 7. Tomb Mold Enduring Spirit. No wiadomo. Pewnie u ciebie wyżej. Natomiast powiem tak, jeżeli progresywny metal jest tak nagrany, tak skomponowany, że chcę do niego wracać, to już zasługuje na topkę, bo po raz kolejny nie jestem fanem również progresywnego metalu. Tutaj tej progresji jest naprawdę sporo, chociaż to jest taki no death prog, taki trochę nawiązujący do ostatniej płyty defu, bym powiedział, coś w tych klimatach. Może trochę cięższe granie. Może Blood Incantation też trochę skojarzenie. Nie, prędzej w tę stronę, okej. Okay. Nieistotne. Ciężkie metalowe granie, dosyć skomplikowane, również w klimacie jakiegoś takiego kosmosu, jakichś mitów, gdzieś tutaj takie ciała niebieskie się słyszy. Dobrze skomponowana, dobrze zagrana. Jedna z nielicznych metalowych płyt, tak w Polsce, jak i na świecie, która mi podeszła. Dlatego miejsce 7. Dlatego do tego wrócimy. 7. Billy Woods and Kenny Segal Maps. Ty powiedziałeś, że właśnie to jest płyta zupełnie inna od Aphiops. Tak. Wydanej w zeszłym roku, bo Aphiops jak była dziwna. Dziwna, no. Niepokojąca. Tak ta sprawia, że masz ochotę się wychillować w tym tak, miejscu w samolocie. Obok. Takie trochę wizuale też, chociaż w zupełnie innym miejscu na świecie, innym kontekście kulturowym. Temat co prawda dość błahy, powiedziałbym, bo koncertowanie, no tak, oglądanie tego z perspektywy trzeciej osoby i w ogóle rozpisywanie się na ten temat, ale z przyjemnością się kurczę tym samolotem lata w trakcie słuchania tej płyty. Dobry hip-hop. Jeden z lepszych w tym roku po prostu. No, ja mówię. Hubert jeździł pociągami, a tutaj lecą samolotem. Nie wiem, tutaj jakiś taki... No, za granicę zawsze będzie lepsze. Więcej pieniędzy, nakłady i tak dalej. I większy ślad węglowy. Przepraszam bardzo, w tym momencie my wygrywamy. Jesteśmy moralnie zwycięzcami. No, to lecimy dalej, tak? 6. miejsce. Tak. JPEG Mafia, Danny Brown, Scaring the Hose. Dziwna jest ta płyta. Bardzo. Ale w tym smakołyku jest jakaś magia. Tutaj głośna, również to powtórzę. Brudna. Tak, to, że JPEG Mafia, pan JPEG Mafia dorwał się do syntezatorka Roland i nie wiedząc, jak się to obsługuje, zaczął coś klikać i stworzył bity, które no, są unikatowe, są na skalę światową unikatem i dodał do tego swoje nietypowe teksty. No to on zawsze był marką, zawsze szedł swoją drogą i poprzedniego płytę uwielbiam i tę płytę uwielbiam. Trudno mi się o niej mówi, ale jestem fanem i wracam, krótko mówiąc. Wróćmy do tego. Dobrze. Muszę dopowiedzieć coś więcej ciekawego, bo... Było 6. Tak, 6. Rzecz, którą poznałem nie tak dawno temu, ale wpadła na takim zapętleniu, że po dziś dzień po prostu wracam co najmniej 2-3 razy w tygodniu słuchając całości. Jeff Rosenstock, Helmut. Okładka, która przypomina mi bardzo Wielką Brytanię z zeszłego roku, Hellfire. Też bardzo podobny tytuł. Black Midi. Tak, ale... No znowu, mamy postpunk,
Natomiast jesteś wielkim koneserem tego współczesnego post-punka. Tak, ja mniej. Ale wzbogacony o blasty, wzbogacony o gitarę akustyczną, o wokal też momentami jakoś przesterowany, tak nienaturalny, niby śpiewany, za chwilę jest krzykliwy. A przy czy tym... porównałbyś to do The Armed? Nie, zdecydowanie okay. Nie. Właśnie nie, to jest bardziej jednak przystępne, bo mimo tych nakładów różnych gatunków, tego się dobrze słucha, to cały czas jest piosenkowe, a jednocześnie, kurczę, zostaje gdzieś tam w granicach tego punk rocka. Przy czym ten gość jest tak szczery w swoim wydźwięku, że to jest po prostu dobra punkowa płyta. Najlepsza w tym roku. Fair enough. Fair enough. Ty teraz powiedziałeś szóstkę, więc ja piątkę lecę. No, tak by było. If Tumor, Praise the God Who Choose But Which Does Not Consume. Ja mam Does Not Swallow, nie wiem, jakbyś mi się tutaj na jedno wychodzi, jakby połknięcie się nierozerwalnie wiąże z trawieniem danej rzeczy. Chyba, że pojedziesz na blok operacyjny. Albo zjesz kukurydzę. Albo zwymiotujesz. Nieistotne, dygresja. Cóż mogę dodać więcej niż ty? Również nieoczywista płyta, również wyślizgująca się, trudno mi się o niej mówi. Dużo jakichś takich wewnętrznych rozterek, właśnie trochę o seksualności, trochę ogólnie o jestestwie, o identyfikacji samego siebie. Wszystko unurzane w jakichś właśnie dziwnych kompozycjach elektroniczno-gitarowych. Przedziwna płyta, oryginalna, dobrze się tego słucha. Ty powiedziałeś najlepsza gitara, tak? Najlepsze... Jestem w stanie w to uwierzyć. Naprawdę świetnie się tego słucha i pomimo tego, że jest tak dziwna i nietypowa i trudno się o niej mówi, to jest... Chcę się do tego wracać. A takie płyty wytyczają nowe ścieżki, podejrzewam. Więc potencjalnie rzecz przełomowa. Taka, którą się będzie wymieniała jako wpływ. Tyle ode mnie. Wiesz co, na przyszłość weź sobie jeszcze raz bliżej ten mikrofon, bo już słyszałem wcześniejszy odcinek, jak może brzmieć. Ale wracając... No to... kartka mi tu. No. Piątka. King Gizzard and the Lizard Wizard. Petro. Zapomniałem, Dragonik, Boże. Apokalips, a dalej nie będę już mówił, bo ten tytuł jest za długi. Union Honorable Mention, koniecznie, bo ja tego nie mam. A to jest jeden z nielicznych dobrych metalowych albumów, po raz kolejny. Tak. Świetny, świetny, tak, prawda. Thrash o jakiejś jaszczurce, która spowoduje po to prostu... Taki oldschoolowy thrash. Tak, apokalipsę na ziemi. Taka muzyka jakby od nerdów, ale ci ludzie są nerdami muzycznymi, bo nagranie kilku albumów rocznie, kompilacji, kilkadziesiąt na 25 przestrzeni... już chyba. Być może, jak mówię, to już wydali 26 czy 29, ci bo za tymi co roku ludźmi się nie nadąży. Od kilku lat wydają 2-3 płyty. Muzyczni geniusze. I nie w każda gatunku. Płyta jest dobra, to jest niesamowite. I każda jest w innym gatunku. Praktycznie każda. Nie słyszałem wszystkich, bo no nie ja czuję też nie, potrzeby. Ale z tego, co słyszałem, to żadna nie była kakałem. No każda była naprawdę z pomysłem, ze zrozumieniem danego gatunku, nawet z lekką zabawą, niezależnie czy to był metal, czy to była elektronika. To jest właśnie, to jest piękne, bo słyszysz zabawę w tym tak, wszystkim. Tak, oni znają się na tym. To nie jest tak, że wchodzą na nowe terytorium. Oni wchodzą na dowolne terytorium i są w nim rozeznani. W ogóle to jest... Puh. I przy czym, jeżeli poprzednia płyta była bardzo thrash metalowa, w tym klimacie, bo wydali Infest the Rat's Nest, tak, tutaj był to sporo zabawy z Motorhead, ze stoner metalem, no, momentami... Zapach spalin. Tak, niektóre fragmenty to w ogóle był Tool z okresu 1000 Days. Rzecz tak pokręcona, że aż cudownie piękna. Prawda, prawda. Bardzo powinienem ją uwzględnić gdziekolwiek, a jakoś się nie znalazła. A może powinna na miejsce czegoś muzyka innego. Grana z jajem. Jedna z takich mniej poważnych rzeczy w tym roku, niby które naprawdę były tak, na mega poziomie. Na mega poziomie właśnie o to chodzi, że oni poważnie grają na niepoważne tematy. To jest u nich super. Dobra, czwórka, tak? Tak. Genesis Owusu Straggler. Zasłużenie. Zasłużenie. U ciebie było honorable mention, dlatego się zdziwiłem, że tak szybko poleciałeś z tym. Nie zmieściłem tej płyty. No właśnie, teraz w ogóle, że ja zapomniałem o Gizzardach, to jest też uchybienie. Także no zdarza się, jakby te kolekcjonowanie tych topek, no to jest zawsze trochę ból. Klimat, szczerość. Koncept. Koncept, tak, ten przewijający się Roach trochę jak Barciś w ogóle gdzieś tam w tym dekalogu. Też bardzo osobista płyta. Trudno ją zaklasyfikować. Taki rock w połączeniu. Nie chcę rzucać etykietkami za bardzo, bo to jest tak grząski grunt. Te płyty się zaczynają tak wymykać jakimś w ogóle... No to jest super. Super to jest właśnie, o to chodzi. Tak, to jest jeżeli jeszcze granie. By znaleźć taki haczyk, żeby kogoś zachęcić do tej płyty, to tam jest funk. I jest. Jest nie tylko. Skoczne, ale funk po prostu się wybija z tego. Okej.
okej, czy ja wiem, no trochę popu, właśnie jakichś takich plumkań, dużo tego jest i przyjemne, bardzo przyjemne granie osobiste, czuć ten palec artysty, odcisk linii papilarnych. Jednocześnie przyjemnie się tego słucha. No, jedna z najlepszych popowych rzeczy, jeżeli miałbym tak już to zaklasyfikować jako pop, bo to jest naprawdę radiowe granie. To jedna z najlepszych rzeczy w ubiegłym roku. Amen. Czwórka. To Mold, The Enduring Spirit. Ja jako stary metaluch, który można powiedzieć zaczynał od rzeczy najbardziej... Z nas metalówcy, że nigdy nie mieliśmy długich włosów. U mnie już za późno. No, u mnie to źle wyglądało. Tak. Rzecz, która jest bardzo okej dla ludzi, którzy lubią 80s, Cynic, Def z okresu Symbolic, bo ty wspomniałeś... Ja nie lubię FES na przykład, a to mi siadło. No to dziwne. No bo ja nie lubię prog metalu, a ten prog metal mi siadł. Bo był bardziej jazzowy, było tu sporo melodii. A... Melodii sporo, no jakiejś koherencji, bezpretensjonalności przede wszystkim też. No i z nowych rzeczy Climate Blood, Incantation, Ulcerate, to już jest najwyższa półka. Mm-hmm. To jest skomponowane prześwietnie, bo nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Są momenty wyciszenia, są momenty, kiedy oni to sobie wszystko komplikują. Perkusja gra po prostu niesamowicie. Mm-hmm. To jest mega spójne. No i sam koncept, który jest wręcz nawet i trochę zabawny, czyli to łączenie metalu z jakimiś po prostu innymi światami. No tak, trzecim wymiar. Trzecim okiem, no odchodzeniem niby duszy kosmiczne, od ciała. Ale nie kosmiczne od Blood Incantation. Tam się jakieś inne motywy też wkradały. Nie, to jest bardziej metafizyka. Fantazy. Tak, jakieś takie fantazy połączone z sci-fi, nie wiem co tam się działo do końca. No, to opuszcza się dusza i widzisz co dalej. No, no. Prog metal. Jak tak, to jest po śmierci, to taki prog metal po śmierci ewentualnie może być. Super, każdy inny będzie karą za grzechy. Nie mogę się doczekać. Dawaj trójkę. Christine Michael Hater Saved. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty umieściłeś? Spoilujesz? A, ty dałeś Honorable Mention? No nie, ale w fakt, ogóle. Zapomniałem. Okej, okay. Aha, czyli w ogóle u ciebie nie ma. Nie, no, bo ty mówiłeś w recenzji, że trochę cię przerosła ta płyta. To jest zbyt osobiste i... Ja bym, tak jak wspomniałem już podczas recenzji, ta płyta to było dla mnie pójście do Muzeum Sztuki Współczesnej, obejrzenie czegoś takiego raz na żywo i w zupełności wystarczy. Może coś w tym jest. To musi być przeżycie. Do tej płyty się często nie wraca, natomiast no jest wstrząsająca, zresztą jak poprzednia płyta. No, ona wyżyguje swoją duszę. Tutaj bardziej na modły właśnie jakąś taką też właśnie inspiracji folkiem amerykańskim. Niż jakimiś chorałami gregoriańskimi czy innymi rzeczami, które wcześniej miała w zwyczaju umieszczać na swoich albumach. No szokująca rzecz, bardzo ciężko strawna. Mimo, że jest u mnie tak wysoko, nie będę jej polecał każdemu i nie polecam jej też w recenzji. Warto sprawdzić, jeżeli chce się wniknąć głębiej właśnie gdzieś w świadomość osoby, która przez to, co przeżyła i jak wyglądało jej życie, ma dużo pytań odnośnie tego, kim jest, jak sobie poradzić i o co chodzi, czy na poziomie zarówno metafizycznym, jak i tym takim przyziemnym. Nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu jebła mnie z liścia, dlatego ją dałem tak wysoko i tyle ode mnie. Różnie. Nie wiem, co w sumie dodać, bo już się nagadaliśmy w recenzji, natomiast rzecz o tyle ciekawa, że zrezygnowała z tego screamu, a zaczęła śpiewać. Ale ona wcześniej, no zależy, bo miała tą pierwszą płytę, nie pamiętam jak ona się nazywa i tam było dużo screamu, ale już na przykład na poprzedniej chyba. Na ostatniej płycie Lingui Ignoty też było bardzo dużo śpiewu, więc no różnie to u niej bywa, ona tak ewoluuje powoli tym stylistyką, natomiast cały czas jest unurzana gdzieś w przepracowywaniu jakichś traum i też poszukiwaniu jakichś odpowiedzi, podejrzewam. Tak? 3. Czymże byłyby filmy na naszym kanale, gdyby nie nieustanne problemy techniczne? Także ja wypowiedziałem się o moim trzecim miejscu, teraz Krystian, proszę twoje trzecie. A ja się powtórzę, choć nie do końca, bo pewnie mówimy to w inny sposób niż poprzednio. Nie było hyperpopu, a więc najlepszą hyperpopową płytą dla mnie był Wall Socket od Underscores. Nie geksi, którzy byli
po prostu naładowani wszelkimi, mam wrażenie... Kosz plastikowych zabawek McDonalda wysypanych. Tak, tak. Takie zabawki w ogóle na jakichś ultrabateriach, które tak, się nie chcą wyczerpać. I momentami wręcz geksi po pewnym czasie mnie zaczęli denerwować. A pewnie dlatego, że było tam zbyt wiele elektroniki i takiej trochę może właśnie przehajpowanej, bo bardzo mi się to kojarzyło, kurczę, ze Skrillexem, który niedawno płyty wydał. Takie średnie, bardziej to takie... Może trochę klimatem, ale... Natomiast Underscores bardzo fajnie łączy wiele, wiele gatunków, też właśnie głównie gitarowych. Mniej tam jest tej elektroniki, ale no też jest to bardzo przebojowe, jest głośne, jest zaskakujące, bo nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. I znalazły się też takie melodie wolniejsze, które po prostu do mnie trafiły. Spoko. Ja nie słuchałem, także się nie wypowiem. Bardzo ciekawa rzecz. Dobra. Ale teraz dwójeczka. King Cruel Space Heavy. Słusznie. Po raz kolejny, trudno się o tym mówi, ale muzyka tak dziwna, jednocześnie przejawiająca jakieś znaki wirtuozerii, ale bardzo wyciszona, taka smutna, ponura, bardziej melancholijna niż wesoła, ale jednocześnie też, to jest znowu ten taki motyw trochę a la to klasyczne emo, czyli robimy takie nostalgiczne, bardziej pesymistyczne rzeczy, ale na taką lekką instrumentalnie modłę. Z pewnymi udziwnieniami, które gdzieś tam się trafiają. No, rzecz niesamowita, która bardzo nam siadła i to też daliśmy temu wyraz w naszej recenzji. Zdecydowanie. Chyba najlepsza rzecz, jaką King Cruel do tej pory wypuścił. Niby prosta, ale skomplikowana. No. I też trudno zaklasyfikować, jeżeli chodzi o granie. Niby indie, rock, ale z wpływami jakiegoś, nie wiem, post, math. Nie powiem ci, bo to mi się w ogóle... Uciekło mi z ramek. No. Dwójka. JPEG Mafia and Danny Brown. Aż tak wysoko? Tak. O kurde. To jest rzecz właśnie na tym Rolandzie, tak? Tak, to chyba był Roland, no. Skomponowana, ale w taki sposób, jak tam jeszcze ten Danny Brown płynie. Ja tutaj czuję, że to jest naprawdę w kolorze Ameryki. I jeszcze do tego tam ale jest... bardzo kryptyczne takie właśnie, że mniej oczywiste niż Billy Woods, nie? To nie jest takie wprost, to jest bardziej takie... Tak, ale również mam wrażenie, że to jest jakoś tak wypieszczone, to jest tak sterylne, a jednocześnie te, wokale są wręcz momentami szalone. Tak, no to ta to płyta, wokale, ta to płyta jest szalona i ta okładka w stylu Tarantino, kurczę, tak dobrze mi się z tym wszystkim łączy. To jest właśnie ten klimat takiej bogatej Ameryki, jeszcze tytuł płyty, kurczę, który sugeruje. I ona ma alternatywną wersję tej okładki też, no, świetna, klasyczne alternatywną foto. Wersję. Nie wiem właśnie, jak tę płytę ująć słowami, bo ty też miałeś z tym problem. Ona jest przedziwna. Będziemy musieli skończyć podcast, bo ja o tych płytach coraz trudniej mi się mówi o tym. Po prostu one mi się podobają albo nie podobają, ale one już tak głęboko wnikają w jakieś takie osobiste pomysły nigdy wcześniej niewykorzystane tych wszystkich artystów, że no jest coraz grubiej. Może tak, jeżeli hip-hop... Porównaj tę płytę do czegoś, no pozdrowienia. Szkoda. Niby hip-hop, ale... Jeżeli właśnie, tak, uważa się, że w hip-hopie już wymyślono wszystko, to trzeba tego posłuchać, bo to jest... To jest raczkujący gatunek, mimo że od 90-tych lat to nie jest popularny, ale tu jeszcze będzie dużo do odkrycia. No i to jest jedna z tych płyt, które to właśnie pokazują. Okej, spoko. Pierwsze miejsce. No ciekaw jestem. Coś, czego nikt chyba nie uwzględnił w ogóle w swoich notowaniach. Co z tego? Being Dead When the Horses Would Run. Specjalnie mi o tym nie mówiłeś, bo w ogóle się tego nie spodziewałem. Mam wrażenie. Ja nie wiem, czego się nie spodziewałeś, biorąc pod uwagę to, jak zareagowałem podczas recenzji na kanale. To jest płyta, do której najczęściej wracałem z zeszłego roku. Jest fenomenalna. Jakby klimat tego jakiegoś właśnie takiego dziecięcej naiwności, niewinności połączonej z szyderą z tego zacofanego, rozmodlonego południa. Mówimy o Ameryce rzeczywiście. O Ameryce, o południu Ameryki, o tych Stanach Południowych, o biblijnym pasie. Ja jestem wielkim fanem tych klimatów i tej właśnie jakiejś takiej niszowego przedstawienia Ameryki. Świetne wokale, idealne te partie i pojedyncze, i solowe.
No, instrumentale są dosyć proste, ale też czasami mroczne, czasami szybsze, trochę bardziej punkowe, trochę bardziej a la Grateful Dead. No, tej płycie jest wszystko i nic, jednocześnie utrzymana w jednej konwencji i jest pełna jakiegoś takiego snu o dzieciństwie. No, ja jestem w niej zakochany po prostu. Najczęściej słuchana przeze mnie płyta, więc dlatego też najlepsza. To jest w ogóle takie trochę też hipisowskie, prawda? Tak, no to nawiązuje do lat 60., bo to te lata 60. też tak. No co ci się kojarzy lata 60.? No, Dzieci Kwiatów, no też kowbojki, dzwony, tam jakaś koszula i Volkswagenem przez od Kalifornii aż po Florydę. To jest ten klimat, nie? Nawet i też to oddali. Konie okładkowe wygląda, jak miał dzwon. Tak. I gdy tam konie gdzieś biegają, jakieś pieski preriowe gdzieś tam biegają. No, to wszystko jest tak wymieszane, tu po trochu spójne, niesamowicie klimatyczne, jestem zakochany. Wiele, nie kojarzę, czy któryś to w ogóle wspomniał o tej płycie. Recenzje były niezłe, dla mnie jest rewelacyjna. Okej, okay, honorable mention, ale że tak wysoko. Jestem w stanie to zrozumieć, bo faktycznie jeśli chodzi... To by się też podobało, ale nie siadło aż tak bardzo jak mi. No nie wiem, może to jest kwestia po prostu tego, że mówię, jestem pies na jakąś taką nieoczywistą Amerykę, bo Ameryka jest fascynującym miejscem, mówię o północnej Ameryce, która no niestety jest przyciskana, miażdżona tym późnokapitalistycznym McDonaldem, jakimiś właśnie takimi popowymi wyczynami, które są lepsze bądź gorsze. A to taka perspektywa gdzieś prowincji czy takich nieoczywistych tropów znika. I tu jest właśnie odnaleziona i przedstawiona w niesamowity sposób. Okej. Okay. U mnie bez zaskoczenia, bo to jest płyta, do której najczęściej wracałem, którą sobie też bardzo lubię puścić właśnie z winyla. Jest to King Krul, Space Heavy. Mhm. Co mogę dodać prócz tego, co ty powiedziałeś? Dla mnie wyjątkowa jest za to, że w te wokale... Że jest Space Heavy. Sugerują mi po prostu złość, rezygnację, mm-hmm. bardzo pesymistyczne emocje, tak, zaklęte właśnie w taką nostalgię. To powoduje tak wybuchową mieszankę, właśnie mm-hmm. nieoczywistą, że trafia to po prostu do mnie klimatem. Mm-hmm. I sama ilość pomysłów, bo ta płyta potrafi być bardzo przyjemna dla ucha, a momentami zaatakować bardzo, bardzo jazzowo, bardzo jakoś tak awangardowo. Tak, jest bardzo nieoczywista perkusja, która też mi właśnie sugeruje jakąś taką złości, jazzową szkołę. Rzecz, do której myślę, że powinno się wracać, poznać i na pewno za x lat gdzieś to w tych zestawieniach najlepszych płyt ostatnich iluś tam lat, miesięcy, dekady, to będzie. Jasne. No jakby dopowiedziałeś to, co ja trochę tak bardziej oględnie powiedziałem. Podobne odczucia, jasne. No spoko. Czyli top światowy za nami. Nie mieliśmy jakichś wielkich niezgodności, wydaje mi się. Byłeś zaskoczony moją jedynką. Nie pamiętam, co jeszcze. No Hater miałem wysoko, ty nie wspomniałeś. Nie, właśnie ze względu na to, co... Ty miałeś Clifford Moc i Hyperpop, które ja w ogóle pominąłem, bo fajne, ale więcej nie rób. Nie no, spoko. Jakby sprawdzę to, co, o czym teraz mówiłeś na pewno, bo brzmi ciekawie. Okej. Okay. Rok spoko, chociaż mówię, zeszły był lepszy. Też mi się tak wydaje. I na pewno było więcej takich, że do tego się będzie wracać. Takich przełomowych, podejrzewam. No ale to czas zweryfikuje dopiero. O czym nie wspomniałem w sumie, na przykład, bo rzecz jasna cały czas coś tam w głowie przemija. Swans. Beggar. Ostatni album. Też przypomnę. Honorable mention, dałem 7. No dobry. Słonsi to jest marka faktycznie. Ale Słonsi, jakby każdy ich album zapadnie w pamięć. Każdy będzie, z każdego będą rozliczani jakby. No też jak ktoś słucha Słonsów, to zna wszystkie ich albumy. I każdy tam ma jakieś swoje preferencje, ale rzadko się zdarza tak, żeby ktoś totalnie odrzucał którykolwiek w całości. Także tak. Coś jeszcze? Jeżeli miałbym coś wymienić, o czym ewentualnie być może ktoś zapomniał, Odzmanuk, black metalowy. Mi to nie siadło. Nie tak, siadło? My przecież gadaliśmy o tym, znaczy gadaliśmy pół roku temu, ale tak, ty byłeś zachwycony i mieliśmy dwie płyty, wybraliśmy tą, która mi mniej siadła do recenzji. Okay. No, chyba obie były wydane jednego dnia. Tak. I ty miałeś właśnie to oczywiście bardziej nieoczywistą, bardziej jakąś taką progowo, jazzowo, krautową, a tamta druga była taka bardziej stricte black, może nawet bardziej melodic black. Więc to mi bardziej siadło, bo była bardziej oczywista. Jakby niektórymi eksperymentami w black metalu jestem w stanie się łatwo zmęczyć. Tak to nazwę. Coś jeszcze? X7? O,
prawda? Siedem świń. Tak, tak, tak. Też dobry stolik. Proste granie, nic odkrywczego, ale, sympatyczne. Sympatyczne. Idealnie pasuje do tego. Bardzo nie lubię tego przymiotnika. No ale tak. Nie było jakoś aż tak znów dużo metalu, jak można by było się spodziewać czasami po kanale, że tak brylujemy w tym. Nie. No niestety metal ani w Polsce, ani na świecie nam nie siadł. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Być może. Na szczęście Metallica już nic nie wyda. Podejrzewam. No, bo w trasę ruszają, nie mają czasu. Dokładnie. Jesteś bez litości, naprawdę. Bez litości. Nie, nie podobało ci się to. Nie. W ogóle takie... Ale może jeszcze coś nagrają. Może. Może, może Death Magnetic po latach wrócili. No. No właśnie. Tak jest. Dobra. No to tyle. Dziękujemy. Lajki, suby, jakieś sugestie, co za wysoko, co za nisko, co wam się podobało, co pominęliśmy, a co znalazło się niesłusznie. Chętnie przeczytamy, odpowiemy, ustosunkujemy się. No. I do nówki wrócimy za... Tak, za czas jakiś. Tygodnie, no, coś jakieś. Koło tego. Algorytm nas nienawidzi, bo ostatnio mało się na kanale pojawiało. Święta. Zapadliśmy w sen zimowy, tak. Śpiączkę cukrzycową wywołaną świętami. Przebraliśmy na wadze, teraz musimy to zrzucić. Tak, także siłownia też swoje zajmuje i kosztuje. Także, ale wracamy. Wracamy w glorii, chwale, sprawdzić, co tam się dzieje w muzyce i was o tym poinformować. Także dzięki, do następnego i cześć. Cześć.